Życie regionu toczy się w rytmie bijącego serca. Gmina Polkowice. Serce Zagłębia Miedziowego. Marek, dobra pasa Górnika Polkowice nadal trwa. 4 mecze bez porażki, no i 3 ostatnie zwycięstwa. No dokładnie, cieszy to, że w końcu gdzieś tam weszliśmy na odpowiednie obroty i zaczęliśmy wygrywać i teraz tylko nie pozostaje nic innego, jak tą pasę podtrzymać w kolejnych meczach. Właśnie w tym ostatnim spotkaniu z Widzewem Łódź doskonała gra nasza w ofensywie, no i twoja bramka zdobyta takim doświadczeniem. Tak, no fajnie, cieszy, że wygraliśmy z liderem, to na pewno doda nam dodatkowych takich skrzydeł czy wiatrów w żagle i jedziemy teraz do kolejnego rywala z górnej połówki tabeli, także na pewno będziemy jechać po 3 punkty. No, trzeba przyznać, że zdecydowanie lepiej nam się gra z zespołami, które potrafią grać w piłkę. No dokładnie. Wiadomo, wtedy jest otwarta gra, nikt nie muruje bramki i dla kibiców, myślę też dla oka jest to fajne i mówię, tak jak powiedziałem wcześniej, jedziemy po zwycięstwo. Jesienią przegraliśmy u siebie z GKS-em 0-1, no teraz czas na rewanż. No dokładnie, pamiętam to spotkanie, troszeczkę pechowo przegraliśmy, bo mieliśmy mnóstwo sytuacji. Mam nadzieję, że teraz będzie podobnie, ale strzelimy jedną bramkę więcej. Karol, po ostatnich spotkaniach, a szczególnie tym ostatnim z Widzewem Łódź, można powiedzieć, że jesteśmy optymistycznie nastawieni do meczu wyjazdowego z GKS-em Katowice. No tak, jedziemy po 3 punkty, bo są nam potrzebne w dalszym ciągu. W tabeli jest ścisk, to każdy widzi, jeden mecz przegrany lub wygrany, to albo jesteśmy w czubie, albo znowu walczymy i stresujemy się lekko przed kolejnym meczem. No ale już w swój rytm weszliśmy, także jesteśmy spokojni, jedziemy po 3 punkty. No właśnie, jesteśmy dobrze przygotowani. Widać, ostatni mecz z Widzewem pokazał, że wydolnościowo przy tak dużej temperaturze wysokiej jesteśmy w stanie wytrzymać 90 minut. No tak, wskoczyliśmy na swój optymalny poziom. Złapaliśmy świeżość po ciężkich tych przygotowaniach, po okresie tej pandemii. Na pewno nie odstajemy od żadnego rywala fizycznie, a w piłkę potrafimy grać, co pokazaliśmy w ostatnim meczu. Na pewno w tym kolejnym spotkaniu z Gieksą będziemy chcieli starać się podtrzymać dobrą pasę zwycięstw. No tak, mamy snajperów, którzy rozstrzelali się w ostatnim czasie i liczymy na nich. Jak należy zagrać z GKS-em? Wiadomo, że tego rywala doskonale znacie. Graliście jesienią. Wtedy był pojedynek niekorzystny dla nas 0-1. Teraz chyba będzie inny wynik. No, mieliśmy bardzo dużo okazji. Gdybyśmy chociaż 50% z tego, co mieliśmy, wykorzystali, to wynik by był bardzo okazały. No, z tego, co pamiętam, to GKS wtedy stworzył jedną sytuację i strzelił nam gola. Musimy wyciągnąć wnioski z ostatniego meczu z gry w obronie, bo troszeczkę przy ustawieniach mieliśmy problem i z tego wpadały gole. No a skuteczność jest, także na pewno będzie korzystny wynik. Tym bardziej, że na wyjazdach odnosicie ostatnio same zwycięstwa. No tak, pasują nam wyjazdy. Chociaż u siebie też teraz zaczęliśmy punktować. Kibice przyszli. No nic. Także z optymizmem jedziemy do Katowic po punkty. No tak, na pewno. Po 3 punkty nic więcej się nie liczy.